Cześć! Witajcie w setnej tygodniówce, jakąś taką rocznicę mamy niewielką. Tak, w związku z tym, że mamy setną tygodniówkę, przygotowaliśmy z tej okazji, zupełnie nic nie przygotowaliśmy, bo jesteśmy tacy dwaj starsi panowie. Pogoda przygotowała, burza się zbliża, będzie hucznie za moment. Ale no co, myślę, że no, chcemy wam po prostu podziękować za to, że jesteście z nami, że nas oglądacie, wspieracie, dyskutujecie, komentujecie i tak dalej. No oczywiście prosimy, żebyście robili to dalej i byli z nami na kolejne 100 tygodniówek, a może i 200, a może i 300. Zobaczymy, jak dożyjemy. Fajnie, że jesteście, jak tam zerkniecie na te... Jak to się nazywa, te, co tam nas oglądają? Albo na, nie, albo to, o Jezu. Suby. Tak, na subskrypcję, jak spojrzycie, to zobaczycie, że nie jesteśmy jakoś bardzo popularnymi postaciami internetowymi. Natomiast jeżeli macie jakichś znajomych, którzy chętnie posłuchają dwóch idiotów, którzy rozmawiają o rynku smartfonów w Polsce i na świecie, to ich zaproście, będzie nam bardzo miło. Tak, dokładnie. Powiedzcie, że jest dwóch takich, co gadają czasem różne rzeczy. Przeglądałem, słuchaj, w tym tygodniu w listę tego, co się pojawiło i wyłoniły mi się jakby dwie rzeczy, które mogą być istotne. Mianowicie pierwsza rzecz taka dosyć fajna, która... Pierwsza i właściwie jedyna fajna, która nas czeka na rynku w najbliższym czasie, to jest Xiaomi Mi A3. Fajna? To jest, słuchajcie, dla mnie fajne, to znaczy mi się wydaje, że to jest całkiem sympatyczne urządzenie. To jest globalna wersja CC9e. Mhm. To w Chinach ładnie wygląda, takie były. Ale on jest trochę inny chyba, nie? Tam coś... To znaczy, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, o ile dobrze pamiętam, to jest identyczne. No tak, ale no ekran HD+, ej. No ale, Adaś, 1000 zł, hej. No dobra, ale poprzednio było niewiele drożej, a było Full HD, nie? No i to mi się nie podoba. No dobra. Druga rzecz, co mi się nie podoba, znowu zapomnieli o NFC. No, ja tak tutaj trochę, jak oglądacie reklamę, panem Maleńczukiem polecę, ale o NFC znowu zapomnieli. Ja nie mówię, że to jest genialny smartfon, natomiast spośród tego, co nas oczekuje w najbliższym czasie, dobra. To jest po prostu najfajniejsza propozycja. Reszta albo wychodzi w Chinach, no tak. Albo są to konstrukcje znacznie słabsze, albo nie mamy na nie szansy w najbliższym czasie. Tak? Dobra. Tu się zgadzam, ale no nie jakoś bardziej, no nie akurat no na jeżeli, ten telefon jeżeli do mnie coś jeszcze, cię nie bardziej, trafię. Co niedługo w Polsce będzie do kupienia, to powiedz, co znalazłeś w tym tygodniu bardziej, co w Polsce będzie do kupienia? No w tym tygodniu nic bardziej nie znalazłem, no, natomiast mówię, chciałem powiedzieć, że Xiaomi ma ciekawsze propozycje w swojej ofercie, może trochę droższe, ale na pewno ciekawsze. Xiaomi ma, natomiast ja tylko mówię o tym, że to jest to, co w najbliższym czasie ewentualnie jest spoko, dzisiaj, dobra, nie, tu z tym się nie kłócę. Najfajniejsze. Ma AMOLED, ma 6-calowego AMOLED, tam jest 6,1 zdaje się, ma Snapdragona, jednego z tych nowych Snapdragonów 6, 5, średniej półki, czyli albo 655, albo 665, ja nigdy nie pamiętam, ale który ja mam pamięci do cyferek tak samo jak ty. 64 albo 128 flesza, 4 giga RAMu, 4000 bateryjka, Quick Charge 3, ale właśnie, znowu, Xiaomi idzie po taniości. Zamiast dać ładowarkę 18 W, która obsłuży Quick Charge, która by działała z tym telefonem, tak? Bo daje 10-watową ładowarkę, czyli jeżeli chcecie na full trąbie, żeby ładował, to niestety to musicie kupić ładowarkę i dodatkowo i zapłacić. To jest bardzo niefajny ruch i to jest ruch, który zdaje się nie tylko Xiaomi w tej chwili. Ja osobiście bardzo lubię smartfony Xiaomi, ale akurat ten kompletnie mnie nie przekonał, sorry. No. To co ma śliczne, to kolory tylnych obudów, bo jest perła, którą wymyślił Huawei, później zrobił Samsung, a teraz już perła jest u wszystkich, ale ona naprawdę wygląda bardzo ładnie. Jest niebieski z falującymi liniami wzdłuż i on też wygląda na renderach przynajmniej bardzo ładnie, nie wiem, bo nie widziałem. No zobaczymy, ma być w tym tygodniu w Polsce, także no spoko, dowiemy się i opowiemy pewnie za tydzień. Jest oczywiście czarny również, klasyczny. W związku z tym, jeżeli ktoś lubi czarne klasyczne, bardzo proszę. Trzy aparaty fotograficzne, 48, 8, 5 z tyłu, z przodu 32 megapiksele. Także jeżeli chodzi o fotografię, powinno być znośnie w każdym razie. I to właściwie tyle. Natomiast druga rzecz z kolei, która Polski dotyczy, może nie jest aż tak atrakcyjna, ale jeżeli ktoś lubi feature fony i z tej niskiej półki smartfoniki niedrogie, to w iPhone
dwie propozycje w tym tygodniu wrzucił, właściwie pod koniec tygodnia, one są środowe albo czwartkowe, nie pamiętam dokładnie. MyPhone Maestro Plus i to jest feature phonic, czyli zwykły taki z przyciskami. To, co go wyróżnia, to jest duży wyświetlacz, bo 2,8 cala. Duży jak na rozmiary telefonu, tak? Tak, no duży jak na rozmiary telefonu, no, faktycznie. To jest 2,8 cala. No i dosyć fajny wygląd. Z kufałką, także to nie jest jakieś 480x800, ale kufałka. Bądźmy szczerzy, w takim telefonie to wystarczy. Bateryjka 1200, o aparacie nie warto wspominać. Ale jest, dwumegowy. Mediatek 6276, obsługuje karty do 16 giga, obsługuje Bluetooth i ma dual SIM i to w zasadzie... I 3G, nie. Bo był już model Maestro 3G, w zeszłym roku, nie wiem czy pamiętacie jakoś... Jest 3G. Tak, bo Maestro mieliśmy rok temu na IFie pokazany, taki fajny metalowy. On był po prostu no tyle, że ładny i prosty telefon. Teraz dodali 3G, więc już powiedzmy, że od biedy chociaż maile odbierzecie, nie? Więc... Wygląda, klawiatura wygląda nieźle. Jest jeden przycisk nawigacyjny środkowy. Obejrzyjcie, jeżeli potrzebujecie albo dla siebie prostego telefonu, albo w, nie wiem, rodzinie w coś gdzieś sprezentować. Ja powiem szczerze, że nie zwróciłem uwagi na cenę i to jest mój błąd niestety. No ja nie, też nie tak samo, ale macie podlinkowany tekst, słuchajcie, więc... tam ją sprawdzicie, a jak nie, to w sklepie MyPhone'a, który bez problemu w internecie znajdziecie. Mnie się wydaje fajny przez ten wyświetlacz. Standardowo tego rodzaju konstrukcje mają 2,4. 2,8 to jest troszeczkę fajniejsze, bo więcej taki, widać. Dokładnie, on tak dosyć fajnie ten przód wypełnia i ten telefon nie wygląda biednie. O, to trzeba powiedzieć. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie chwalę tego telefonu, bo go w ręce nie miałem, natomiast mówię, dokładnie, że ze względu na wyświetlacz warto generalnie wziąć to go wiecie, do ręki. Te feature phony mają tak, że jest duży telefon i w środku taki malutki ekranik. A tutaj jest tak w miarę dosyć nowocześnie, jak na ile nowocześnie może telefon z guziczkami wyglądać, no to wygląda przynajmniej jakoś. I druga propozycja to jest MyPhone Pocket Pro z IPS-em 5,7 cala, czyli już dosyć duży smartfon. Z rozdzielczością HD+, z dropnoczem i bazujący na split trumie, w zasadzie Unisoku w tej chwili, bo oni nazwę zmienili. To jest Unisok 9863. 32 giga flesza, 3 giga pamięci RAM, 2700 baterii. I goły Android, czysty Android, bez żadnych udziwnień. I co ważne, słuchajcie, ja ten telefon już mam, już go zacząłem testować. Ma, przynajmniej w tym momencie, jak go odpaliłem, świeże aktualizacje bezpieczeństwa. I to jest fajne. No i oczywiście Android Pie, żebyśmy mieli jasność. Co też no, w tych najtańszych telefonach nie zawsze jeszcze jest oczywistą oczywistością. Aparaty tam są z tyłu, co prawda dwa, ale drugi dla ozdoby, tam jest 13 Fauga plus Fauga, z przodu jest 5 megapikseli, nie zamordujcie mnie jak sobie kupicie, albo jak wejmiecie specyfikację i zaczniecie mi wypisywać, że jest jednak 16 megapikseli z tyłu i 8 z przodu, nie, aparaty są interpolowane i producent o tym jasno pisze, że tak, jest to nie jest to, że się mijają. Podkreślają, że tak. Możemy zrobić większe zdjęcie. 13 jest z tyłu i można liczyć na zdjęcie w 13 megapikselach, że ono będzie fajne. Interpolacja zawsze obcina na jakości, w związku z tym nie ma co dokładnie, nie róbcie tych interpolacji. Z przodu jest piątka, gdzie jest możliwość interpolacji do ósemki. Też tego nie róbcie, nie ma sensu. Dokładnie, nie ma sensu, ale wiesz co, zrobiłem im kilka zdjęć, jest powiedzmy jak na tani telefon, nie najgorzej. A to mu się chwali w takim razie. No i co mi się podoba, ten telefon wreszcie jakoś wygląda, bo generalnie te tanie telefony to wyglądają jak idź pan stąd. A ten wygląda nowocześnie. Ja nie mówię, że on wygląda jakoś zabójczo, rewelacyjnie, bo to jest tani telefon, jakby no z punktu widzenia budżetowości nie ma tu jakichś wyszukanych materiałów, jest plastik fantastic, ale wygląda jakoś. Tylko masz w tej chwili. Tak, tył jest taki fajny gradiencik od fioletu, tam do granatu się mieni, czyli tak jak teraz jest to modne. Z przodu jest skroplono, ta ramka może nie jest najwęższa wokół ekranu, ale powiedzmy, że telefon jest, ma wygląd na czasie. Tak? Tutaj radość z tych kolorków niestety mi odbiera to, że to jest plastik, w związku z tym niestety te kolorki przestaną być fajne w kilku włożeniach i wyjęciach. Szczególnie, że pokrowca nie dali do niego, bo kiedyś tam do któryś modeli pamiętam, że MyPhone dawał takie silikony, tutaj nie dali, akurat tu by się aż prosiło. A, no jest jeszcze czytnik linii papilarny, który nawet działa i działa to, powiem ci, że nawet zupełnie nie najgorzej. Także... Też, kochani, cenę musicie sprawdzić, bo 500 zł, to ja wam powiem, bo ja pamiętam 500 zł bez złotówki, czyli się mieścimy w budżecie do 500, 499 kosztuje dokładnie. No i mówię, no to co cieszy, to te 3 giga RAM-u według mnie, no bo sporo tanich telefonów w tej chwili chodzi z dwójką, no, chodzi to dużo powiedziane, działa z dwójką.
Ten myślę, że nawet będzie chodził z trójką, ale no wszystkim wam powiem w recenzji. Nie zrozumcie mnie źle, to są te rzeczy, o których do tej pory powiedzieliśmy. To są te rzeczy, które są nam najbliższe, w związku z tym wybrałem je jako pierwsze po prostu. Nie najatrakcyjniejsze w tygodniu, bo czeka nas całkiem niedługo prezentacja dwóch modeli Honora, Honora 9X i 9X Pro. Myśmy o nich już wspominali. W tej chwili mamy pewne specyfikacje, dlatego że chiński urząd telekomunikacyjny specyfikacje opublikował. Rendery wyciekły, w związku z tym są obie karty gotowe w katalogu. Możecie zajrzeć, obejrzeć i te specyfikacje, które są tam wpisane, będą na 100%. Nie wiem jeszcze, jak będzie z NFC, dlatego że tego Chińczycy no to pewnie będzie zależne od nie podają. Nie jestem pewien do końca wszystkich standardów Wi-Fi. Także jeżeli chodzi o 5 GHz, prawdopodobnie nie będzie, ale tutaj mówię, jestem ostrożny nadal. Jacek się asekuruje, ale ja myślę, że będzie, a i pewnie jeżeli ten telefon zawita do Europy, to i NFC w nim dadzą, bo to jest wysoki model. I ten słabszy, i ten mocniejszy mają IPS-owe wyświetlacze 6,6 cala Full HD+, plus bez notcha. Głównie dlatego bez notcha, że ta przednia kamerka jest wyskakująca taka. W obu jest Kirin 810. No jest całkiem fajny procesor, słuchajcie, on potrafi 600 megabitów pobierać dane, także u nas to prawda marne szanse, ale fajny procesor. I teraz jeżeli chodzi o bateryjkę, bateryjka jest też w obu taka sama i to jest 4000 mAh, natomiast różnią się smartfony zestawami pamięci i aparatami fotograficznymi. W wersji podstawowej jest tych zestawów pamięci więcej. Jest 64, 128, 256 flesza, jest 4, 6 i 8 pamięci RAM. I to pomieszane sobie można powybierać. Nie wszystkie będą w Europie. Natomiast jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, z tyłu mamy 2, 48 plus 2 megapiksele, z przodu 16 megapikseli. I 9X Pro z kolei ma tylko dwa zestawy pamięci flash 128, 256, czyli te wyższe, i dwa zestawy pamięci RAM, czyli w 6 i 8 giga. Natomiast z tyłu ma trzy aparaty fotograficzne, 48, 2 plus 8, którego nie ma w podstawce, i z przodu jest taki sam, ten wyskakujący, z przodu wyskakujący, ta przednia kamerka jest również 16 megapikseli, i to są w zasadzie jedyne różnice, jakie na tym poziomie, na którym w tej chwili jesteśmy, znajomości specyfikacji, ja mogę wam o nich powiedzieć, po prostu wiem, że one są. Będzie premiera w przyszłym tygodniu, to pewnie wam jeszcze o tym pogadamy i potwierdzimy. We wtorek, zdaje się, w przyszłym tygodniu jest premiera, także zapraszamy do serwisu. Adaś na pewno napisze jakiś artykuł. Da radę, to się zrobi. Chińczycy opublikowali dane Moto P50 i to jest taka motorolka, którą wy już dobrze znacie, to jest Moto One Vision. Jeżeli chcecie, zajrzyjcie do specyfikacji dokładnej, ja wam tylko powiem, że 6,35 Full HD z dziurką w ekranie, o tym warto pamiętać. Corning Gorilla, na Exynosie Motorola zrobiona, 3500 mAh, narzekaliśmy już na to swego czasu, z tyłu 48 plus 5, z przodu 25. Ładna obudowa. I w przeliczeniu około 1400 zł, z tym, że na żywca przeliczane jak na żywca. Tak? I wiecie co, ta cena w zasadzie odpowiada cenie polskiej tego telefonu, więc... No. W ogóle zero rewelacji tym razem Chińczycy. Nie ma sensu o tym wspominać. W Stanach z kolei pojawił się Samsung A10A. Nigdzie indziej. On trafił do AT&T. Prawdopodobnie trafi do suboperatorów również. Albo i nie, no. Pewnie do Verizona prędzej czy później też. Ja nie wiem, czy w tej chwili w Verizonie jest, bo nie sprawdzałem będzie, dzisiaj. No ale to zaraz o tym powiem, no. I to jest Samsung, który właściwie... No, można na niego zwrócić jak najbardziej uwagę. Przyjaciel, to jest ta najtańsza półka. On w przeliczeniu, słuchajcie, kosztuje 795 zł. 800, nie. Bezpośrednio na złotówki, tak? I tam jest Super AMOLED 583 HD+, z drop notchem Exynos 7884. Zestaw pamięci to jest 32 plus 2, w aparaciki z kolei w 8 z tyłu, 5 z przodu, czyli żadna rewelacja. I wracamy teraz do tego Baterika 3000. Tak? Tak, wracamy do iPhone'a. Tyle, że iPhone ma słabszą baterię. Poza tym, o czym żeśmy nie tutaj powiedzieli. Tutaj jest Wi-Fi AC i jest jeszcze NFC w tym Samsungu, także... No właśnie. Nie, przepraszam, nie ma NFC. Nie ma NFC. Nie ma NFC. Bateria jest przyzwoita, ale to już powiedzieliśmy.
Jedziemy, czekaj, bo ja patrzę tutaj. Ale się wiatr zerwał, słuchajcie, zaraz ludzie w Łodzi. O tym mówiliśmy. Wspomnę jeszcze, zanim o jeszcze jednym telefonie, to wspomnę, słuchajcie, o Poreno 10 razy zoom. Wyszedł tematyczny taki z FC Barcelona w barwach. Jest tylna część obrony. Tak, no ale technicznie to jest po prostu... A propos, jakby coś, jest to jest droższy. Recenzja... tego telefonu, tylko oczywiście nie w barwach Barcelony u nas na kanale, także sobie możecie też obejrzeć. On się od podstawki różni tylko tym, że jest jedna wersja pamięci, 8 GB RAM, 256 flesza. No i design. No i cena jest 3850 na. No ta, plus opakowanie, plus dedykowany pokrowiec, plus content tam w środku, tak, piłkarski, no tam i jest tyle. Cały zestaw na zdjęciu możecie obejrzeć. Jasne, ale wiesz co, bo mówiliśmy o tym A10, to jeszcze chciałem na chwilę wrócić, jeszcze Samsung szykuje model A10S. Co prawda w przeciekach ma być 8-rdzeniowy procesor jakiś, jeszcze nie wiemy jaki, 2 giga taktowanie, ale akumulator 4000 mAh, no i wiadomo, że aparaty 13 i 2 z tyłu, 8 z przodu. Będzie, to wam o nim powiemy, na razie to jest plota, ale wspominając o tym, co Jacek mówił, że ten model A10e jest u operatorów, pewnie ten A10s skończy podobnie, tylko będzie droższy po prostu, bo to jest wyższy. Tak? Nie wiem, czy pamiętacie, jak się cieszyliśmy, że Samsung wreszcie jakby uprościł swoją linię nazewniczą smartfonów. W tej chwili znowu się nie będzie w stanie połapać, co jest co. No dokładnie, w tej chwili znowu zaczynają komplikować, a już było tak pięknie, no ale może ktoś tam się w końcu ogarnie. No. I mam tutaj przepiękny przykład, słuchajcie, tego, co Chińczycy potrafią robić ze swoimi klientami kupującymi smartfony i co potrafią robić z nazwami tych smartfonów. Pojawił się, słuchajcie, w przestrzeni medialnej nowy smartfon pod nazwą Vivo i7s. Super AMOLED 5.38 chyba, Full HD wyświetlacz jest, albo 6, nie pamiętam w tej chwili. Bardzo poprawny świat. Full HD z dropnoczem, Helio 65, P65, 186 flesza plus 6 GB RAM, 4500 mAh bateryjka, ładowanie 18 W, z tyłu 16,8, 2 megapiksele, z przodu 16, 995 zł. Świetna sprawa, prawda? Bardzo fajny model. Tylko że on jest tak naprawdę globalnie również jako Vivo S1 sprzedawany. W Indiach i prawdopodobnie w Europie będzie sprzedawany. Z tym, że można by się poskrobać w głowę, jeżeli śledzicie mniej więcej to, co Chińczycy wydają, to być może obiło się wam już o uszy, że coś takiego jak S1 już było w ofercie Vivo. Tak, było w ofercie Vivo coś takiego jak S1 z wyświetlaczem 6.53, też Full HD+, bez notcha, z Helio P70, też z pamięcią 128,6, 4000 mAh, z zestawem aparatów fotograficznych 12,8, 5, 25 wysuwany z przodu. O co tutaj chodzi? Tu są dwa zupełnie inne smartfony. To nie jest pierwszy raz, kiedy Chińczycy robią taki numer. Xiaomi już coś takiego w Polsce zrobiło z jednym modelem. Nie, nawet nie z jednym. Już coś takiego było zrobione wcześniej w Indiach. Natomiast tutaj jest kwestia tego, żeby uważać. Dlatego, że bardzo często, jeżeli łapiecie na rynek smartfonów całościowo, również z tym, co wychodzi w Chinach i w Indiach, bardzo łatwo można się nasiąść. Czekacie na jakiegoś smartfona, tak jak tutaj na tą S1-kę. No i wychodzi S1, tylko to nie jest ten smartfon, na którego czekaliście. To jest zupełnie inny smartfon, z zupełnie inną specyfikacją, zupełnie inaczej wyglądający. Tak, to jest nadal możliwe w smartfonach, to jest przedziwne. I kosztuje również zupełnie inne pieniądze. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie i warto sprawdzać na wszelki wypadek, szczególnie jeżeli jesteście zainteresowani Chińczykami, czy oni to samo pod tą samą nazwą wypuszczają u siebie i w Europie. Dokładnie, no generalnie jak kupujecie cokolwiek wysyłkowo, to patrzcie na to, co kupujecie i lepiej się upewnijcie 3 razy, zamiast potem żałować. No. Wiesz, że Hongbang podobno nie jest dla smartfonów? Wiem, właśnie chciałem o tym powiedzieć, kurczę, no dobra, dzisiaj ty gadasz. Zaczęło się od tego, że padło hasło, że będzie telewizor od Huawei jakoś tak na początku sierpnia, no i to jest system głównie pomyślany pod telewizor. No ale dzisiaj mamy kolejne informacje na ten temat. Nie wiem tak naprawdę, o co chodzi, dlatego że z jednej strony mi się zdaje, że Huawei nie komunikował do tej pory jasno, w czego dotyczą patenty i wszelka ochrona dotycząca nas, dotyczących ich systemów operacyjnych.
Natomiast troszeczkę zdziwiły mnie te deklaracje ostatnie dotyczące tego, że to jest właściwie wyłącznie dla nosidełek system i dla telewizorów. No bo kurczę, to była świetna okazja, żeby rzeczywiście przygotować system operacyjny dla smartfonów. No ale po co jak teraz nie muszą? Mam nadzieję, że mimo wszystko Chińczycy po cichutku będą sobie pracowali nad swoim systemem operacyjnym i ogarnięciem sklepu i ogarnięciem aplikacji ewentualnie w alternatywnych albo googlowych, bo w zasadzie nie ma żadnych przeszkód, ale na swój własny system, którego testy były przeprowadzane, o którym donoszono ci, którzy go testowali, że na smartfonach jest znacznie bardziej wydajny niż Android. I tam była mowa o smartfonach, nie o tym, że był testowany na telewizorach, nie, że był testowany, nie wiem, na głośniku przenośnym albo na jakiejś przystawce w GPS albo jeszcze na czymś innym, tylko, że na smartfonach jest znacznie bardziej wydajny niż Android. Okej, ale wiesz, że to mogło być takie trochę, powiemy, że mamy system, który jest super i w ogóle za chwilę się Android schowa, wtedy Donald się przestraszy i nam zdejmie bana. Jeżeli masz do czynienia z dwoma pogłoskami albo z dwoma kłamstwami, to nigdy nie wiadomo, które jest prawdziwe. Właśnie o to chodzi, że tutaj tak naprawdę dopóki to nie trafi na rynek, to możemy sobie dbać. No. To znaczy rozsądnie byłoby dla Chińczyków, gdyby ten system operacyjny jednak przygotowywali i żeby go już starali się wdrażać. Możliwe, że oni wolą poczekać rzeczywiście, dokładnie, aż dostaną kompletnego bana albo do takiej sytuacji, kiedy już będą pewni, że mogą konkurować z Google. Niemniej wydaje mi się, że warto by było, żeby na wydaje mi się, że z dobrej strony zaczynają, bo nawet jeżeli teraz mają system na nosiłki, cały ten internet rzeczy, telewizory i tak dalej, sobie zbudują ekosystem, a na koniec do niego włączą smartfony, jeżeli będzie taka potrzeba. I to jest, wydaje mi się, nie głupie. Są ploty całkiem potwierdzone o smartfonie Huawei Nova 5 i Pro, który jest również znany pod nazwą Mate 30 Lite, co w zasadzie zgadzałoby się z designem, dlatego że na renderach on, zresztą nie tylko na renderach, bo on zdaje się trafi już również do ma kuchenkę charakterystyczną, czyli kwadratowy zestaw centralnie umieszczony w tylnym panelu smartfona. Mamy również jakieś tam elementy specyfikacji, z tym, że trzeba pamiętać, że nieoficjalnie 6.26, wyświetlacz Full HD+, Kirin 810, pamięć 128/256 flash, 6.8 RAM, 4000 mAh baterijka z ładowaniem 20-watowym, aparaciki 48, 8 i 2 razy po 2. Dziwne, powiem szczerze, no ale cóż, takie są przecieki. 32 z przodu. Dwójki, jedna do rozmywania, druga do makro. To się jakoś tam klei, mi się wydaje. A wiesz, no, a wracając do prawdopodobności tych przecieków, zdaje się, że one są całkiem realne, bo te grafiki, z których te informacje pochodzą, to wyglądają dosłownie jak slajdy z jakiejś wewnętrznej prezentacji. Tak, to wygląda jak infografiki producenta. Tak, więc jest spore prawdopodobieństwo prawdziwości tych danych. Nie mówimy, że pewne, bo tak, ale jak nieprawdziwe mogą być doniesienia internetowe, które wydają się prawdziwe, świadczy chociażby to, że w tym tygodniu wypłynęły, słuchajcie, zdjęcia iPhone'ów. Widziałeś zdjęcia iPhone'ów? Tak, są piękne. Komuś się chciało prawdopodobnie na drukarce 3D złożyć, no, kolorowe, zrobić ładnie zrobite, ślicznie zrobione mock-upy po prostu. Tak, ja tam o tym pisałem, no od razu zaznaczyłem, że to są atrapy, niemniej no, oparte o przecieki i naprawdę ładnie zrobione. Obejrzyjcie sobie ten filmik, bo rzeczywiście ktoś się kurczę napracował. Ładnie zrobiony, paskudny design, ale tak, ale iPhone'y będą, o Jezu. O gustach się nie dyskutuje, moi drodzy. To, że ja mówię paskudne, nie świadczy o tym, że dla was nie mogą być śliczne na przykład. No, fakt. I nie będę się z wami kłócił, broń Boże, o to. I jedźmy dalej, bo jeszcze jest sporo. Nie jest sporo. Nie? Jest Snapdragon 855 Plus, bo w Qualcomm stwierdził, że zrobił lepszego. Właśnie, o tym chciałem powiedzieć. I jest z tym informacja związana, że on tam ma lepszą grafikę, lepszą wydajność, podwyższenie wszystko bardziej i w ogóle. No jak to cudanek. I będą dwie wersje oczywiście z dwoma modemami, jeden 4G, drugi 5G. X24, X50 oczywiście. Pierwszym smartfonem, który ma mieć tego Snapdragona 855 ulepszonego, jest Asus ROG Phone 2 z cyferką 2, bo już jedynka była.
Premiera ma być 23 albo 30 lipca. Powiem szczerze, nie jestem pewien, bo z dwoma datami się spotkałem. Chyba 23. No, natomiast smartfonik. Mówiliśmy o nim, wspomnieliśmy jakby na szybko, bo charakteryzuje się głównie tym, że wyświetlacz tam pracuje w 120 Hz, jeżeli dobrze to pamiętam. To już wiedzieliśmy wcześniej, teraz wiemy jaki procesor. I... Widzieliśmy przedni panel, że ma dwa głośniki. Widzieliśmy, że nie ma notcha, bo to jest konstrukcja taka bardzo klasyczna, z dużymi lądowiskami na górze i na dole smartfona, ale w przypadku prawego to ja nie będę tak? Łatwiej go trzymać, wiecie. Tak, to tak czy inaczej, w każdym razie są lądowiska, jeżeli lubicie wyświetlacz wypełniający całość przedniego panelu, to tutaj nie znajdziecie. Natomiast przyjmując, że jest to smartfon growy, no to jeżeli trzymacie w ten sposób smartfona growego, to ma sens, dlatego że nie zasłaniacie sobie... A głośniki dają wam w twarz, czyli dobrze słyszycie to. No jakoś tak. Broń Boże, nie usprawiedliwiam, możecie narzekać na niego, to nie jest powód do usprawiedliwień. Teraz tak, jeden aparacik z przodu jest, są właśnie szerokie ramki na górze, na dole. Tena podaje, czyli znowu Chińczycy z urzędu telekomunikacyjnego podają OLED 6,6 cala Full HD+, Snapdragona 855 właśnie, tego o którym mówiliśmy. Niesamowitą baterię, 5800 mAh, a Chińczycy jeszcze podają mniej niż ona będzie miała w rzeczywistości, dlatego że Chińczycy podają minimalną pojemność baterii. Tak. Ona w informacji później producenta jest zawsze większa. Pewnie będzie 5900. Podejrzewam, wkomunikowane albo wręcz 6. I teraz tak, pierwszy raz mi się, słuchajcie, zdarzyło, żeby Chińczycy nie podali w jakiegoś aparatu w specyfikacji. Chińczycy podają z tyłu 48 megapikseli, natomiast na renderach widać i na zdjęciach również, w ten że jeszcze jeden zdjęcia, że jest jeszcze jeden aparat fotograficzny, czyli dwa są z tyłu, a nie jeden. Z przodu natomiast jest 32, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, 24 megapiksele. Całość waży 240 gramów. I jeżeli chodzi teraz o zestawy pamięci, 8 albo 12 giga RAM-u, 128, 512, 1 terabajt pamięci dyskowej. W związku z tym, no, konstrukcja wygląda imponująco, ale to jest właśnie taka konstrukcja, gdzie producent pręży muskuły i mówi, zobaczcie, co potrafimy zrobić, tak? Ja wam teraz pokażę. Telefon dla graczy, jeżeli gracze są zainteresowani, ja nie akurat. Design jest fajny, nie wiem czy widziałeś. Tak, no trochę podobny do zeszłorocznego, bo dużo skość. Tak, no podobny dużo skośnych linii, w każdym razie charakterystyczny. LEDy. Nie pomylicie go z żadnym innym smartfonem. Tak, no i pewnie tak jak w zeszłorocznym modelu będą do niego różne tak zwane przyczłapy, jakaś tam podstawka chłodząca, jakiś tam dok, nie pamiętam co tam te doki robiły, ale no był dok na pewno chłodzący, bo to pamiętam. W każdym razie... Coś tam było jeszcze z głośnikami, chyba coś tam jakieś doki do tego były. Jeżeli zamierzacie kupować, to przygotujcie się na ciężki ból portfela, bo to będzie drogi smartfon. No. I jeszcze mam na ten tydzień, słuchajcie, pamiętacie HTC Wildfire? No to powraca. Powraca, słuchajcie, na razie podkreślam, wiadomo, o czterech modelach o tej nazwie. Znaczy do czterech są zdjęcia, słyszałem o sześciu. No właśnie, no nie wiadomo ile będzie. To są wszystko ploty, bo oczywiście specki nieoficjalne. Macie je podlinkowane, bo ja was nie będę zanudzał. W każdym razie Wildfire... na lata, powiedzmy, 2019-20 będzie raczej konstrukcją... Wild. Ćwicz. Paszcze ćwicz. Wildfire! Bo on mówi Wildfire. Wildfire w tej chwili... Dobra. Nie mówimy Wildfire! Nie mówimy o Wildfire. Dobra. O Wildpower. No już. HTC Wildfire będzie raczej budżetową konstrukcją. Będą ekrany HD+, tam będzie albo procesor Speedtrum, albo Helio A22, P23. Pamięci co najwyżej 2,32 albo 3,32. Baterie po 3000 chyba w ogóle akurat we wszystkich. Także nic, co by jakoś tam szczególnie było, wiecie, potwornie porywające, ale może akurat, no, widocznie uznali w HTC, że jest zapotrzebowanie na takie telefoniki. Powiedzieliśmy o Qualcommie, jeszcze szybciutko wspomnę, że Mediatek również pręży muskuły i zapowiada Helio G90, czyli nową serię zupełnie procesorów, które mają bazować na P90, to jest ośmiordzeniowa jednostka z dwoma rdzeniami Cortex A75 i sześcioma A55 z grafiką PowerVR GM946. Gamingowy, 970 MHz grafika. Także prężą muskułki, też pokazują, co potrafią zrobić. Co jeszcze masz, bo mówiłeś, że masz dużo. Wiesz co, no już na szybko, już tak, żeby dobić, jest plotka o tym, że Sony szykuje telefon z ekranem 5K. Słuchajcie. Po prostu. Widzicie tu haubicę armatę?
po co, no po co? Nawet jeżeli to zrobią, w co szczerze wątpię, chociaż no to z łaprów pochodzi ta informacja, ale szczerze w nią wątpię. Nie. Teoretycznie jest to taka dokumentacja, która nie powinna zostać sfałszowana i która powinna odpowiadać prawdzie. Tak, ale mi się wydaje, że ktoś tu się kurczę machnął, chyba. To znaczy, ja jestem w stanie uwierzyć, że Sony stwierdziło, że skoro już nie robimy smartfonów na rynek popularny zbyt często, to możemy też rzeczywiście pokazać, co potrafimy. W związku z tym wypuśćmy coś takiego. No. To będzie smartfon na zasadzie, też pokażemy, co potrafimy zrobić, jako jedyni mamy taki wyświetlacz. A mało kto to kupi, ale zrobimy bajerę. Tak to wygląda. No dobra, zobaczmy, może poczekaj, aż Sony coś konkretniejszego powie na ten temat. I co? I tym optymistycznym akcentem chyba zakończymy naszą setną jubileuszową tygodniówkę. Życząc Wam udanych wakacji, udanych weekendów i takiego weekendu w przesiece, jaki mieliśmy w zeszłym tygodniu. Słuchajcie, zrobiłem najbardziej szaloną rzecz w życiu. Pędziłem na złamanie karku po lesie ścieżką na rowerze górskim i to było niesamowite zupełnie przeżycie. Każdemu z Was tego życzę i życzę Wam, żebyście wyszli z tego bez szwanku, bo co prawda znalazłem sobie siniaki w różnych miejscach, ale na szczęście karku nie skręciłem, a było po to rzeczywiście pociągnąć. Była sposobność ku temu, ale było hardkorowo, było ostro i było z katem, powiedzmy, bo... Też Wam życzę, żebyście na wakacje dali radę wyjechać i przeżyli takie rzeczy, których ni choroby do tej pory nie dały Wam. Żeby ktoś fajny Was gdzieś w fajne miejsce zabrał. Wszystkiego dobrego. Dzięki, cześć, że z nami jesteście jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia.